Siemacie, z tej strony Base Driver. Jak widać, z tyłu za nami warunki ostro industrialno-budowlane, a ponadto samochód, który nie jest w moim typie, nie znam się za bardzo na takich sprzętach, ale i tak jest bardzo fajny. Jeśli chcielibyście obczaić test tego egzemplarza również w wersji pisemnej, znajdziecie go na portalu petrolhard.pl. Tekst napisał Piotr Szary, zaś zdjęcia są mojego autorstwa. Zachęcam i zapraszam. BMW Z4 typu szeregu E85 weszło do produkcji w 2002 roku, zastępując bondowską Z3. Mechanicznie było spokrewnione z serią 3E46. Nowego Roadstera można było kupić z dwulitrową czwórką lub rzędowymi szóstkami o pojemnościach od 2,2 do 3 litrów. Samochód produkowany był w Stanach, konkretnie w Greer w południowej Karolinie, choć fabryka nosi nazwę sąsiedniego Spartanburga. Nie mam pojęcia czemu. W 2006 wjechał lifting, w którym totalnie zepsuto design tylnych świateł. Razem z nim pojawiła się wersja coupé stylizowana przez Tomasza Sychę oraz wyczekiwana przez wielu 343-konna wersja M. Pierwsza generacja Z4 zjechała ze sceny pod koniec 2008 roku, zastąpiona przez typo szereg E89. Okej, no to zacznijmy sobie tradycyjnie od estetyki, a ta, może Was zaskoczę, według mnie jest tutaj całkiem fajna. Ten samochód jest bardzo wyrazisty, widać od razu z jaką marką mamy do czynienia, a jednocześnie nie jest tak chamski jak na przykład SUV-y typu X6 i na pewno wygląda nieporównywalnie lepiej od innych modeli ery banglowskiej. Nawet nie będę wspominał o takiej abominacji jak E65, bo nie mówimy tutaj o patologiach. No dobra, właśnie to zrobiłem. Właśnie wspomniałem, no ale trudno. Tak czy inaczej, tego samochodu nie projektował sam Chris Bangle, ale on był wtedy szefem designu BMW i według mnie jest to zdecydowanie najlepiej wyglądająca beta z tamtych lat. Można powiedzieć, że jest to samochód dużo bardziej męski i mięsny od poprzednika, czyli Z3, którą też zresztą bardzo bym chciał się przejechać kiedyś. Natomiast tak, Z3 miała sympatyczniejszy pysk, ale chyba nie o sympatyczny pysk chodzi w tego typu samochodach. Natomiast to, co mi się tutaj bardzo podoba, to są proporcje. Bardzo długa maska, fajnie zakrzywiona, można powiedzieć, ta linia tutaj płynna, fajnie przechodząca, to przetłoczenie przechodzące w drzwi i te szerokie biodra z tyłu, krótki kuperek, to naprawdę, naprawdę wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnym zabiegiem stylistycznym jest chociażby o, ta Z-ka tutaj, żeby było wiadomo, że tym samochodem jeździ Zorro. Zerknijmy tedy do środeczka. No, on jest jak to w BMW. Generalnie wszystko jest tutaj zorientowane na kierowcę, chociaż niestety nie ma już tej pochylonej w stronę kierowcy konsoli środkowej. Gdy nadszedł Bangle, to niestety przestali tak robić, ale generalnie wszystko jest takie, żeby tutaj było wiadomo, kto tu rządzi. Czyli wszystko jest pod ręką drivera, wysoki środkowy tunel, człowiek jest taki otulony tym całym wnętrzem, no i wiadomo. Analogowe wskaźniki w głębokich tubusach, prędkościomierz wyskalowany do 260 i w tym przypadku jest to całkiem realistyczne. Oczywiście duży, wyraźny obrotomierz, ale ekonomizera już tutaj nie ma. Natomiast to, co mnie troszeczkę zdziwiło w tym wnętrzu, to, że ono jest trochę słabszej jakości, niż można byłoby się spodziewać po tej zacnej marce, niemieckiej marce premium. Proszę bardzo, tutaj ten plastik już jest calutki porysowany, tutaj złazi ten szaro-srebrny lakier z tworzyw. Same tworzywa są, no okej, okay. Tu na górze deski co prawda może jest twardawe, ale bardzo solidny, więc to zmontowane jest naprawdę dobrze, ale spójrzcie na to. Ten ekran wysuwał się kiedyś podczas odpalania silnika. Teraz już się nie wysuwa, natomiast tu się rozłazi i skrzypi. Ale żeby go zobaczyć, to o, trzeba włączyć zapłon. Włączamy radyjko. O Jezu, nienawidzę Oasis. Tu z kolei ten element odpada, jeżeli zrobimy tak. O, proszę, ciach, nie ma. I potem włożyć to, tak żeby się trzymało, to jest niezła zabawa. Generalnie jakość wykonania troszeczkę rozczarowuje. Jeśli zaś chodzi o obsługę, no to jest to 20-letni samochód, więc wszystko intuicyjnie, przyciskami, nie ma problemu ze zorientowaniem się, co jest do czego. No chyba, że nie wiemy, co tutaj było, a ten napis się wytarł, ale na szczęście to nie jest aż takie ważne. No tutaj wiadomo, ustawianie klimy,
Tutaj proszę bardzo, mamy dupogrzałki, co jest bardzo fajne. Również w kabriolecie się przydaje. Tutaj stawia się dach. Ogólnie obsługa urządzeń pokładowych w Z4 jest naprawdę łatwa i intuicyjna. No, tradycyjnie po niemiecku tutaj się włącza światła. Generalnie w zasadzie nie bardzo jest tutaj o czym gadać. No, okej, okay, możemy tutaj sobie koluchę włożyć, czy jakiś inny napój chłodzący. Tutaj mamy o takie coś, w zasadzie niby to popiółka, niby tutaj do odpalania faja, ale no jaranie faja w kabriolecie nie jest dobrym pomysłem, bo tak naprawdę skończysz go przed trzecim buchem. Tu jest schowek, niezbyt duży, ale zupełnie niezły. Fajne jest to, że jest wybity takim ni to polarkiem, ni to nie wiem co to jest, flekowany, o tak to się nazywa, więc nie będzie nic łomotało, kiedy jeździmy po wybojach. Natomiast kieszenie w drzwiach, no to są takie zupełnie pro forma. Praktycznie można powiedzieć, że są, ale jakby ich nie było. Inna rzecz, że w kabriolecie, tudzież roadsterze, bo w zasadzie możemy tutaj mówić o roadsterze, nie o praktyczność chodzi. Jak się natomiast siedzi w takim bawarskim roadsterze? Przede wszystkim bardzo, bardzo nisko. Siedzisko fotela jest tak naprawdę umieszczone poniżej progu. Tak więc no tutaj siedzimy naprawdę głęboko, naprawdę nisko. Nogi są mocno wyciągnięte do przodu. Oczywiście podpórka musi być. Jest bardzo wygodna i generalnie tu wszystko jest bardzo wygodne. Pozycja za kierownicą jest po prostu perfekcyjna. Ale tego spodziewamy się po sportowym BMW. I to tutaj dostajemy. Właściciel tego samochodu jest wyższy ode mnie o kilka centymetrów, a gdy ja tutaj wsiadłem, nie musiałem zmieniać nic. Wszystko tak jak trzeba. Wyciągam rękę, proszę bardzo, nadgarstek ładnie nad kołem kierownicy. Nogi ugięte tak jak być powinny, ręce ugięte tak jak być powinny, wszystko dodatkowo pod ręką. Oczywiście, jeżeli ktoś chce coś bardziej pod siebie tutaj zrobić, nie polecam robić pod siebie jednakowo, szczególnie w takim samochodzie, to tutaj jest regulacja, co prawda manuala, nie elektryczna, ale za pomocą bardzo ładnych, estetycznych, fajnie tutaj schowanych dźwigienek. Jest tutaj bardzo wygodny podłokietnik, mimo że go tak naprawdę nie ma, ale to obramowanie ręcznego jest obszyte skórką, jest miękkie i jest dokładnie w tym miejscu, żeby używać go jako podłokietnika. Fajnie. Tak więc generalnie siedzenie tutaj jest bardzo dobre z jednym minusem. Rama szyby kończy się bardzo nisko, tak więc patrząc przed siebie musimy tak naprawdę patrzeć troszeczkę w dół, dlatego że jeżeli spojrzymy o tak, to będziemy widzieć głównie właśnie górną część obramowania przedniej szyby i tyle. Ale myślę, że to taki urok roadsterów i tyle. Bagaż otwiera się tutaj takim stryczkiem, można też z tyłu z kluczyka, ale otworzymy stryczkiem, ale nie wiadomo dlaczego w roadsterze mamy tutaj symbol sedana. Czy ktoś mi może to wyjaśnić? Jako, że to jest niewielki roadster, nie wziąłem ze sobą basu do testu i to chyba był błąd, dlatego że ten bagażnik, mimo że jest nieduży, o proszę bardzo, tutaj już się kończy, tam w środku jest przestrzeń do złożenia dachu i on się tam chowa w środku, to tu jest naprawdę szeroko, więc bas w miękkim pokrowcu miałby tu szansę wejść. No trudno. Jestem melepeta, nic nie poradzimy. Zobaczmy ciekawsze rzeczy, czyli to, co jest z przodu. To zerknijmy, jakie cuda niemieckiej inżynierii nas tu napędzają. Długa masencja, jeszcze rozgrzana troszeczkę, proszę bardzo. Teleskopy oczywiście są, muszą być. No i nasz miły głos Zofu opowie, co tutaj siedzi. Najpierw jednak słowo o rozpórkach. Te ukośne są fabryczne, ta srebrna poprzeczna już nie. Jak widać, nawet całkiem przyzwoitą sztywność skrętną da się jeszcze poprawić, a w otwartym nadwoziu to dość istotny temat. Przejdźmy jednak do dania głównego, czyli silnika. Ten egzemplarz napędza oznaczona symbolem M54B30 wolnossąca 3-litrowa rzędowa szóstka o mocy 231 koni i momencie 300 Nm. Jasne, takie parametry dziś osiąga byle uturbiona dwulitrówka, ale nie oszukujmy się. Cztery cylindry ani nie brzmią jak 6, ani nie są tak naturalnie wyważone. A jak to napędza niemiecko-amerykańskiego roadstera? Zobaczmy i posłuchajmy. Związałem sobie upierzenie, bo mimo windshota jednak tutaj troszeczkę szaleje wiaterek.
Przy okazji zgubiłem okularki. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale je zgubiłem, jestem dobry. No ale trudno. Jak się jeździ taką Z4? Przede wszystkim nisko, twardo i sztywno. Ale o ile w wielu samochodach, takich normalnych, zwykłych, tak zwanych dupowozach, marudzę na to trochę, to tutaj tak ma być. Ten samochód ma być sztywny, ma być angażujący, ma być responsywny, jak to się ładnie mówi. No i tutaj wszystko jest takie sztywne, nie tylko zawieszenie, ale również sprzęgło i dźwignia zmiany biegów. Natomiast całość daje bardzo fajny efekt. Ten samochód po prostu czuć. Wiadomo, że w takim samochodzie liczą się osiągi, a te tutaj są naprawdę przyzwoite. 5,9 sekundy do setki to nie jest jakiś przeokrutny wynik, ale wystarczy, żeby poradzić sobie z całą resztą uczestników ruchu drogowego. I wszystko dzieje się tutaj tak bez wysiłku, bez marudzenia. Ten samochód mówi: chcesz mi docisnąć? Dawaj, dawaj mocniej. I to jest w nim fajne. I owszem, sprzęgło chodzi z oporem, dźwignia zmiany biegów też, ale dzięki temu lepiej czujemy to, co właśnie robimy. Opór stawia również układ kierowniczy. Tutaj jest elektryczne wspomaganie. Jest to, co ciekawe, pierwsze BMW z elektrycznym wspomaganiem. Właściciel twierdzi, że działa dużo mniej mięsiście, słabiej się je czuje niż chociażby w M6, którą miał wcześniej, ale dla mnie jest bardzo spoko. No i do tego, co ciekawe, ten samochód jest naprawdę zwrotny. Owszem, mamy tutaj tylny napęd, wiadomo, oraz niezbyt długą budę, dosyć krótki rozstaw osi i dzięki temu zawracanie jest po prostu przyjemnością. A jeszcze większą przyjemnością jest możliwość zacieśnienia promienia zawracania poprzez dociśnięcie pedału gazu. Ogólnie ten samochód jest, można powiedzieć, taki trochę nerwowy, ale jak już mówiłem, on taki ma być. Natomiast myślę, że jazda nim w miejskim korku byłaby dosyć stresująca i frustrująca. Twarde sprzęgło, stawiająca opór dźwignia zmiany biegów, to nie jest wóz na takie warunki. Tu musisz mieć kawałek pustej i najlepiej dość krętej drogi, bo on naprawdę świetnie trzyma się w zakrętach. To zawieszenie jest opracowane tak, żeby po prostu pokonywać wiraże z dużym entuzjazmem i, no i co tutaj dużo kryć, z bananem na ryju. Myślę, że autostrada też nie byłaby najlepszym miejscem do takiego sprzętu, bo chociaż oczywiście, jasne, wbijamy na lewy pas i po prostu przelatujemy z miejsca na miejsce, ale w takich warunkach, poza dynamiką oczywiście, nie poczujemy tego, co ten samochód potrafi, a potrafi sporo. To ogólnie rzecz biorąc jest zabawka. Samochód, który ma po prostu sprawiać frajdę. Ma być sprzętem do przemieszczania się od punktu A do punktu A. Jak to ładnie kiedyś opisał bodajże Captain Slow z Top Gear. Silnik ma wystarczający zapas mocy, zresztą oddaje ją tak ładnie, liniowo, typowo dla wolno ssących konstrukcji. Zawieszenie jest ustawione sportowo, pozycja za kierownicą jest po prostu perfekcyjna. Czego chcieć więcej od samochodu, który po prostu ma sprawiać przyjemność? Czy ja bym chciał coś takiego? Niekoniecznie. Ale sam fakt możliwości przejażdżki czymś takim jest dla mnie frajdą. I jak ktoś z Was będzie miał też taką możliwość, zdecydowanie polecam. I to tyle w temacie pierwszej generacji BMW S4. To samochód, którego głównym celem istnienia jest frajda i zdecydowanie jej dostarcza. Nie, to nie jest sprzęt dla mnie. Sam wolę komfortowe, bujające, relaksujące kolubryny, ale to, do czego został zaprojektowany, robi świetnie. Owszem, trochę rażą kiepskiej jakości materiały we wnętrzu, po BMW spodziewalibyśmy się czegoś więcej, ale nie ma co robić zagadnienia. To naprawdę fajny wóz. Wy też jesteście fajni, więc wbijajcie na mojego Face'a, Insta, na którym od dawna nic się nie dzieje, stronę basedriver.pl,
której nie dzieje się nic jeszcze dłużej i przede wszystkim na portal petrolheart.pl, który mam zaszczyt współtworzyć. Mam nadzieję, że na następny film nie będziecie musieli czekać tak długo jak na ten. Niestety, przytłoczyła mnie praca połączona z moim ADHD-owym brakiem zorganizowania i prokrastynacją. Dzięki ogromne i do najbliższego.